Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi kochani, pod nagraniem, w którym mówiliśmy sobie, że pójście w sekty, prawda, odchodząc z Kościoła rzymskokatolickiego, to klęska rozumu, wiary, ducha. Pan Rafał napisał, że dzisiaj były kolejne chrzty tam u niego i że jest to klęska Kościoła rzymskokatolickiego, bo ci ludzie tam nie poznali Boga. Nie doświadczyli Boga. Moi kochani, temat dzisiejszy. Jestem w kościele i nie doświadczam Boga. Dlaczego? Jest to, moi kochani, bardzo popularny tekst rzucany przez ekskatolików. Byłam w kościele, nie doświadczyłam Boga. Dlaczego? Moi kochani, żeby doświadczyć Boga, to tak nie ma tak po łebkach, po łebkach. O, chodzę do kościoła, chodziłem do kościoła 30 lat na mszę, ale nic nie czułam, nic nie rozumiałam. No, nic nie rozumiałaś, tak? A próbowałaś zrozumieć, wejść duchem w rzeczywistość Eucharystii. Chodziłam do spowiedzi, ale to tak, no i zawsze tak samo, ale nie doświadczałam Boga. A weszłaś w rzeczywistość sakramentu pojednania. Modlę się, tak? Tak. A weszłaś w ducha modlitwy. I moi kochani, często nasza postawa jest przed Bogiem. To, co nas blokuje. Oczywiście z tym, co sobie tutaj będziemy mówimy, można polemizować. To jest moje doświadczenie z obserwacji, z rozmowy z ludźmi. Też poniekąd moje doświadczenie, bo to każdy z nas jest tym skażony, co sobie będziemy mówić. Każdy. Nie muszę być Bogiem, żeby tak powiedzieć. Bo wy sami możecie to ocenić, czy to, co sobie teraz powiemy, jest prawdą, czy jesteście wolni od tego. A więc, moi kochani, przychodząc do Boga, my jesteśmy skażeni dwoma rzeczami. Pierwsza, niewiedza. Druga, niewłaściwa postawa przed Bogiem. Niewiedza, czyli ignorancja. Ilu z nas rozumie Najświętszą Eucharystię? Ilu z nas, idąc na Eucharystię, przychodzi wcześniej, żeby zanurzyć się, przygotować serce na to, co się ma dziać na ołtarzu? Ile z nas poważnie podchodzi do świętej spowiedzi, czy to tak z marszu? O, jest ksiądz, wyspowiadam się tam, panie, tam nie ukradłam cukierka z Tesco, nie byłam w niedzielę na mszy i pokłóciłam się z mamusią. No. I koniec. No i dobra, no i co to za spowiedź jest? Z tego, coś zrobił i nie zrobił, a spowiedź z wewnętrznych grzechów, z grzechów myśli, z grzechów serca. A jestem świeje. Nie ukradłem, nie zabiłem, żonę nie zdradziłem. Nie, do kościoła chodzę, no to jestem niepokalany. No nie, moi kochani, po łebkach tak się nie da. Więc po prostu często właśnie brak naszego zrozumienia, wejście i ten wysiłek, by zrozumieć Boga, ten nawet intelektualny, by wziąć Pismo Święte, by wziąć katechizm, lekturę świętych, by zrozumieć, prawda, pewne rzeczy, wejść w kontemplację, wejść w medytację, modlę się. Jak się modlisz? No, siusiu, paczorek i spać, nie? Ojcze nasz, zdrowaś Mario, prawda? Kiedy byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko, czułem jak dziecko. Kiedy stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce, by być jak mąż. 13:11, pierwszy list do Koryntian. A więc jeżeli ty masz, chłopie, kobito, 50-60 lat i dalej Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, Aniele Boże i 10 przykazań i wierzę w Boga, a ewentualnie pod twoją obronę odmawiasz, Bogu dzięki, że to odmawiasz, ale czy to jest wszystko? Czy to po prostu nie trzyma cię na poziomie drugiej klasy, pierwszej komunii świętej? Kontemplujesz Boga, adorujesz Boga, medytujesz Go, wchodzisz w medytację? No właśnie. Ta dekantacja, wyciszenie, wejście w kontemplację, w medytację stwarza w nas wewnętrzną przestrzeń dla Boga, by nas przemówił. Otwarty jesteś na wolę Bożą? No tak, pewnie, niech pełni to, co ja mu mówię, nie? No nie, to nie chodzi o to, żeby Bóg pełnił naszą wolę, tylko żeby wyzbywając się siebie, otworzyć się na wolę Boga,
tu są furtki, to są bramy do doświadczenia autentycznego, realnego dotyku Boga naszego serca. Wejście w ofiarę. Przyjąć krzyż. Trudy, cierpienia. Ofiarować Bogu na ołtarzu serca. Wewnętrznie i podczas każdej Eucharystii, kiedy jest ofiarowanie, składać siebie i nasze trudy właśnie w tym kielichu, kiedy kapłan wlewa wodę i wino do kielicha, to jest ten moment, kiedy kapłan mówi moją i waszą ofiarę. Woda jest symbolem naszej ofiary, wino jest Chrystusową krwią, ale ta woda, którą kapłan wlewa do kielicha, to jest nasze. Symbol naszej ofiary, tej wody. I kiedy po przeistoczeniu właśnie to wino staje się krwią, to my stajemy się, nasza ofiara jest zanurzona w krwi Chrystusa. Jednoczymy się w sposób realny, aczkolwiek duchowy, z Chrystusem ukrzyżowanym. Nam się wydaje, że co to, że ja tam powiem, Panie Boże, to jest Twoje. Ale właśnie tu jest całe clue i centrum doświadczenia Boga. Wejście w krzyż, w ofiarę, w medytację, w kontemplację. Stworzenie dla Boga tej przestrzeni przez ciszę i zaparcie się siebie. A to wymaga trudu, kochani. To wymaga wysiłku dzień po dniu. A my byśmy sobie tak chcieli leciutko, tak o, tak sobie odklepać tam szyczkę ze dwa razy, znaczy tam co tydzień, nie, ze dwa razy tam do roku, do spowiedzi, koło Wielkanocy Bożego Narodzenia i on. No, nie, 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 nie. Moi kochani, druga. Księga Judyty. Moi kochani, nie chcę przedłużać. Przeczytajcie sobie, proszę, rozdział 8 Księgi Judyty. Cały. Ja tylko przeczytam fragment, kiedy przełożeni miasta Betuli postawili Bogu warunek. Tak, ono było oblężone przez wrogów i wrogowie tam powiedzieli, jeśli nie oddacie miasta, no to was zniszczymy, nie? No i oni tam czekali na pomoc Boga i postawili Bogu warunek. Jeżeli w 5 dni nie ocali ci starsi miasta, nie? Jeżeli w 5 dniach Bóg nas nie uratuje, to poddamy miasto wrogom, nie? I teraz, moi kochani, przychodzi Judyta, słysząc te słowa, mówi: niesłuszna jest wasza mowa, którą dziś wygłosiliście do narodu i złożyliście przysięgę, którą wypowiadaliście jako warunek między Bogiem a wami. Oświadczyliście, że wydacie miasto w ręce waszych wrogów, jeżeli w tych dniach, w tych 5 dniach, Pan nie przyjdzie wam z pomocą. Kim wy jesteście, żeście wystawili na próbę w dniu dzisiejszym Boga i postawili siebie ponad Boga między synami ludzkimi? Moi kochani, czyż nie jesteśmy właśnie skażeni tą pretensjonalnością, że stajemy przed Bogiem, czyli modlitwa, modlę się, ale modlisz się, czy uprawiasz bałwochwalstwo? Bo jeżeli stawiasz Bogu warunki, a święta Judyta, no święta, no pewnie jest święta, pisze, stawiacie siebie ponad Boga. No to co, to ja się czynię Bogiem dla Boga, bo Bóg stawiam warunki i mówię, co ma robić. Tak? I to jest słuszna postawa. W takiej postawie chcemy doświadczyć Boga, poznać Boga? Nie. Wy teraz doświadczacie wszechmocnego Pana i dlatego nigdy nic nie zrozumiecie. Zobaczcie, jakie to jest potężne. Nasza postawa przed Bogiem, pełna właśnie jakichś pretensjonalizmu, wymogów, wymagań, stawianych warunków, nigdy nic nie zrozumiecie. I teraz pisze, nie zbadacie głębokości serca ludzkiego, ani nie przenikniecie myśli jego rozumu. Jak więc wy badacie Boga, który to wszystko stworzył? Jak poznacie jego myśli i pojmiecie jego zamiary? Widzicie? Co nam Judyta mówi? Przenigdy, bracia, nie drażnijcie Pana Boga naszego. Nawet gdyby nie zechciał nam pomóc w tych 5 dniach, to ma On moc nas obronić w tych dniach, w których zechce. Wy zaś nie wymuszajcie zarządzeń od Pana Boga waszego pogróżkami, ponieważ nie można uzyskać nic od Boga pogróżkami, jak od człowieka, ani nim rozporządzać, jak synem człowieczym. Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeśli Mu się spodoba. Widzicie tu, moi drodzy, dlaczego nie doświadczamy Boga? Bo nasza postawa przed Nim jest krzywa, jest drażliwa. Modlę się i przychodzę na mszę, to robię, tamto robię.
nie? Ale Panie Boże, tam widzisz, moje interesy są takie, to zrób, 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 nie? Bo słuchaj, jutro jest, za tydzień jest tam 5 czerwiec i tam jest, tam sprawy, nie? No to wiesz, co masz robić, nie? Bo jest 5 czerwiec, nie? Deadline, nie? Znaczy tam termin ostateczny, nie? No to wiesz, do 5 masz czas. Boże, zegarek jest inny. A nam pozostaje właśnie poddać się upodobaniem Bożemu. I na tyle, na ile my się poddajemy temu upodobaniu Bożemu, czyli Jego świętej woli, na tyle też wchodzimy w realnie realną rzeczywistość Boga. Rzeczywistość, w której On nas może dotykać i dotyka, i w której my Go możemy dotknąć. Więc żeby wejść w doświadczenie Boga, trzeba się wyzbyć ignorancji, takiej powierzchowności, takie na odklepać się, na odczep się. Byłem, odhaczyłem, nie? W modlitwie. Odhaczyłem zdrowaśkę, odhaczyłem se tam wierzę w Boga i 10 przykazań, nie? Pod Twą obronę i już załatwione. No. To żeś odhaczył. I to jeszcze, żeś tak odhaczył, żeś Bogu nastawiał warunków, nie? No, że nigdy nic nie zrozumiecie. Drażnicie Boga. Stawiacie się ponad Bogi. Moi kochani, trzeba stworzyć sobie miejsce na spotkanie Boga. Bóg nas prowadzi ku temu. Bóg nas oświeca, poucza przez Słowo Boże, przez świętych, przez naukę Kościoła, przez mistyków. Ale czy nam się chce czytać jakąś lekturę świętą? Czy nam się chce medytować? Słowo Boże? Lekcje Divina? Czy tam klepnąć się zdrowaśkę, Aniele Boże, i już osiu się paczorek i spać? Moi drodzy, właśnie to jest pewien wysiłek duchowy, intelektualny, prawda? Który człowiek powinien podjąć, podejmować, żyć tym i wzrastać. Przyjdzie sobie ktoś jeden z drugim i powie, co ty, jakie tam wysiłki, już jesteś zbawiona, już, alleluja, prawda? I właśnie Chrystus przyszedł rzucić ogień na ziemię, ten ogień zapłonął na krzyż. I żeby wejść w ten ogień, to trzeba umiłować krzyż, cierpienie, ofiarę dla Chrystusa z miłości. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba się uczyć od Chrystusowego serca. Trzeba kontemplować, medytować mękę pańską, rozważać. Dać mu tą przestrzeń w ciszy, aby nam on objawił wewnętrznie, czym jest ofiara, czym jest jego miłość do nas. Byśmy go mogli rzeczywiście pokochać. A nie tak po łebkach odstawić, odfajkować. Nie, 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 nie. Bóg jest głębią i trzeba na tą głębię wypływać. Dokinalto, wypłyń na głębię. A taki protestantyzm przyjdzie, nagada, pójdzie taka cioteczka po 30 latach chodzenia do kościoła, czy taki wujeczek, prawda, Kazio, i cioteczka, kloteczka, pójdzie na stadion raz czy drugi, pójdzie na jakieś tam zebranie w tych salkach sekt, poskaka, poklaska, poklaska, tam gitarki, emocje, o, aleluja, o, siostro, już Duch Święty przyszedł, tam bara, bara, riki, tiki, 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 o, już się napełnia Duch Święty i więcej mocy i zdrowia i tego. Fajerwerków nawpuszczają, takich, powiedzmy, duchowych, o tym to nie ma nic z duchowością wspólnego, tak, tylko czysty emocjonalizm, nie? Ale fajerwerków tam napuszczają, Chrystus rzuca ogień, protestantyzm rzuca fajerwerki, strzela z fajerwerków. Emocje, zdrówko, Chrystus już cię ukochał taką, jaką jesteś, Chrystus cię już przebaczył i takie właśnie pierdy słodkie, emocjonalne, wykrzywienie Biblii albo redukcja do Chrystusa tylko do uzdrowiciela i do tego, który chce, żebyś był zawsze szczęśliwa, szczęśliwy, a jeszcze nagadają, że jak coś, to masz grzechy jakieś, co oni tam nie nagadają, nie? Źle się czujesz, siostro, już nakładamy ręce, przyjdź duchu, przyjdź, więcej, 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 więcej. Nie wymusicie nic od Boga, a to takie więcej, więcej mocy, więcej, no! No, a w dupę kopa, za przeproszeniem, przepraszam, ale no, moi kochani, jakby Bóg mógł zareagować na coś takiego?
to Bóg nie wie, że musi więcej mocy dać, żeby babkę z migreny u tego, nie? Uleczyć. A przyszedł z trzema łaskami, a potrzeba 5 łask, żeby jej migrena odeszła, nie? Więcej, więc trzeba tam wydusić od niego, nie? No właśnie. I taka babka, o, bo ona się tam lepiej poczuje, tak się lepiej poczuje, że później babcie starsze do autobusu nie mogą wejść, że jak wsiądą, to już nie mogą wyjść. Ile czegoś takiego się słucha? No ale doświadczyłam, o, czego? Zimnych ogni, emocji, które właśnie tymi gitarami. Ja, moi kochani, mieszkam w Stanach, ja tych protestanckich kościołów koło siebie mam sporo. Jak mam te swoje dni spotkania, to, moi kochani, jestem na chodniku. Czasami jeszcze nie dojdę dobrze do kościoła, już słucham te bum, 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 przez te głośniki, jak walą w te gitary i na chodnikach słychać. Eucharystii Najświętszej w kościele, nawet jak jest 600 osób, nie słychać. No chyba, że jest mikrofon przed kościołem. Ale nie słychać ofiary Eucharystii, jak się przechodzi koło kościoła. Tu, to już jeszcze się do kościoła nie dojdzie, albo się jest po drugiej stronie ulicy, nie? I walą w te gitary, i w te perkusje, i pu, 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 i te światła, prawda, i aleluja, i tuńcy z tymi flagami, bo ja czasami widzę, jak ciepło jest, to otwarte drzwi są, prawda, czy przez okno, widzę, jak to tam wygląda. I emocje, emocje, siostro, fajnie, że jesteś, fajnie, tak napompują, napompują, pum, 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 pum. Doświadczenie Boga nie ma, więc to jest doświadczenie sztucznych ogni, nie ognia, którego rzuca Chrystus. I teraz przyjdzie taka ciuteczka, jedna z drugą, po takim doświadczeniu, a w kościele czegoś takiego nie doświadczyłam, no tak, bo moi kochani, kościół nie głosi fajerwerków. Kościół nie uprawia sztucznych ogni i rąpompompam jakieś tam fikumiku na patyku z flagami. Nie. Kościół głosi Chrystusa i ofiarę Chrystusa. Kościół żyje ofiarą Chrystusa, żyje Eucharystią jako źródłem, początkiem i końcem życia, nie? A nie fajerwerkami. To nie jest duchowość katolicka, to nie jest duchowość Słowa Bożego. Moi drodzy, jeszcze tak, jak już sobie mówimy o tych właśnie pentekostalizacji, nie, że tak chodzą ci ludzie, te odnowy w Duchu Świętym, te, oczywiście nie jestem przeciwny odnowie w Duchu Świętym, bo odnowie mówi święty Paweł już, tak? Ale o tym może w innym nagraniu. Tylko to, co, moi kochani, świadczy o... Właśnie też dlatego ludzie odchodzą do sekt, prawda, są, rozbijają się tutaj, bo, moi kochani, co jest znakiem kryzysu Kościoła? Otóż jednym ze znaków kryzysu Kościoła, jaki ja dostrzegam, to jest to, że na tych spędach stadionowych, na tych całych właśnie pentekostalnych spotkaniach albo pentekostalno-katolickich, nie, no bo niby jest katolicki ksiądz i jest tam może msza i po mszy jest jakieś spotkanie, czyli to jest takie 50-50, bo niby jest najświętsza ofiara, ale później zielonoświątkowe imprezy albo czysto zielonoświątkowe imprezy, a katolickie, bo jest ksiądz, nie? Czyli, no ale generalnie to jest chłam, nie? Te kostalne spotkanie zielonoświątkowe, nie? To się wpuszcza do kościoła, a to, co świadczy o jego kryzysie, to już nie sam przede wszystkim fakt, że to wchodzi do kościoła, a dwa, że na tych spotkaniach jest tylu księży i sióstr zakonnych, co świadczy właśnie o kryzysie kontemplacji, medytacji, ducha ascezy właśnie pośród duchowieństwa, pośród dusz konsekrowanych. A przecież taka siostra, czy taki ksiądz, czy nawet zakonnik, oni powinni być mistrzami ascezy, kontemplacji, ciszy, tej medytacji.
A oni tam idą w takie klaskanie, flagowanie, o trzeba pomóżcie Duchowi Świętemu, żeby wam dar języków, gaworzyć jak dzieci. Takie głupoty tam gada chyba ojciec Wrocław, otoczony przez 20 czy 30 księży, jak ja to widziałem. Mówię, ludzie, i do księży to słuchają? Może część z nich była tam z przypadku, bo przyjechała może z ludźmi, albo po prostu jakaś koncelebra, może to tam byli też współbracia i tak słuchali. I mam żywą nadzieję, że przynajmniej część z tych księży nie wierzy w te bzdury. Ale już sam fakt, że na tych spotkaniach i siostry zakona, jak fajnie było, o jacie, ale fajnie, Duch Święty przyszedł, ale moc, ale power, jacie, nie? Ty biedna siostrzyczko. Gdybyś żyła fakt autentycznie duchem kontemplacji, to ty byś tam poszła raz i byś tam się nie pokazała. A nie, to tak trzeba latać, trzeba. To świadczy właśnie o tym, że gdzieś to życie kontemplacyjne zaczyna gdzieś szwankować, mistyczne życie medytacji. Że to gdzieś po prostu jest, szwankuje. To jest jednym z kryzysów, z takich oznak kryzysu właśnie Kościoła. Przynajmniej części ludzi Kościoła, nie? Jeżeli dusze zakonne się podniecają takim chłamem. Pozdrawiam.